Cześć moje drogie, dzisiaj kolejna rotacja kosmetyczna, poświąteczna. Mam tu ogromny koszyk wypchany kosmetykami, które były namiętnie używane i prawie wszystkie były użyte. Zacznę od dwóch dużych palet, mam tutaj cienie z Glam Shopu w jednej. Używałam bardzo namiętnie te błyskotki, naprawdę świetnej jakości i fajnie komponowały się z innymi kolorami z innych palet. Bardzo byłam z nich zadowolona. Jak zwykle jakość super, no i makijaże też naprawdę świetne wychodziły. Roztrzaskałam sobie ostatnio tutaj taki rozświetlacz, który jest cholernie byle jaki, nie lubię go. To jest akurat chyba też z Glam Shopu. Używałam te róże, rozświetlacze, ten bronzer jest cudowny, ale tak jest napigmentowany, że trzeba tak tylko pum, delikatnie go złapać i rozcierać i fajnie się utrzymuje, super. Ten puder przepięknie wygląda na zdjęciach, no cudeńko, ale niestety trochę słabo trzyma korektor, ale fajny jest. Fajny jest. No, tak powiem, na taki delikatny makijaż na co dzień to będzie super. Wrzucę Wam oczywiście kilka moich zdjęć, moich makijaży z ostatnich kilku dni. No i napiszę Wam też oczywiście tutaj na dole, kiedy zacznie się nowa rotacja, bo teraz Wam pokażę wszystko to, co użyłam, co miałam w koszyku i zaczniemy oczywiście dalej od palet, bo to były takie duże, teraz troszeczkę mniejsze palety. Mam tutaj Soft Glam z Anastasii Classic. Tutaj mam z Zoewy, piękna paleta, bardzo fajnie się nią pracuje, ma świetny zestaw kolorów, bardzo lubię, także też była używana w połączeniu z Anastazją. Mam tutaj też jeszcze jedną małą paletkę z Huda, to jest Coral Obsession, muszę przyznać, że też jest super mat, ten jeden, ten środkowy, tak się mi bardzo podoba, że używam go praktycznie cały czas. Te dwie błyskotki to są takie, no jak na chude to można powiedzieć, że słabe, ale nałożone na mokro całkiem fajny blask dają i całkiem ładnie się utrzymują. Także ta paleta też bardzo się mi podoba, bardzo fajnie się nią pracowało i makijaż też był długotrwały. Chyba z cieni to już będzie wszystko. Mam jeszcze sypki, ale zostawię je na sam koniec, bo nie chcę się tłuc i grzebać. Rozświetlacz miałam paletkę z Zoewy Spice of Life, to jest taka bardzo ciepła paletka, używałam ten kolor, on wygląda tutaj na taki bardzo szampański, jasny, delikatny, a tak naprawdę dużo złota z niego wychodzi, takie naprawdę jasne, żółte złoto, jak widzicie po roztarciu, więc to jest troszeczkę taki produkt, który mnie mocno zaskoczył tym właśnie, że tak bardzo się zmienia, bo czasem te faktycznie kolory na skórze inaczej wyglądają, ale nie myślałam, że aż tak. Tą paletkę z Huda Beauty, to jest ten zestaw Summer, czyli ta taka cieplejsza, też używałam i to był też ten jaśniejszy kolor. To jest zupełnie inna konsystencja, ta z Zoewy jest super. Tutaj mamy taki trochę, powiedzmy, półmokry produkt i ten kolor też jest taki żółty, ale też taki jest cytrynowy żółty, bardzo fajny. Też na jeden dzień miałam tą paletkę. Z Maka miałam paletkę, takie trio klasyczne, czyli róż, rozświetlacz i bronzer. To jest jakaś limitka, ale naprawdę przecudownie się tym bawiło. No super, to jest tak kosmetyk stapiający się ze skórą, że te brązowe pucki różowe po prostu są tak, jakbyś naturalnie opaliła, zarumieniła. No i ten blask też jest taki super naturalny, ale można też stopniować na taki naprawdę mocniejszy efekt, jeśli ktoś tam bardzo chce. Ale no cudowne są te kosmetyki z tej paletki. Bardzo, bardzo je lubię. Mam jest TK Maxa, nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Dalej, puder miałam jeden, to był Makeup Forever, jeden z moich ulubionych i naprawdę przepięknie wygładza skórę i fajnie utrzymuje makijaż, tylko niestety jak się go nakłada w formie bakingu pod oczami, to przy zdjęciach z fleszą robią się białe placki, także to jest tego jeden taki bardzo duży minus. Tutaj mam jeszcze bronzer, był w ostatnich ulubieńcach z Wet n Wild, no przepiękny kolor, taki bardzo letni i to jest też jeden z tych kosmetyków, który będzie cholernie długo dymkował. Myślałam, że ta formuła jest taka bardziej luźna, pudrowa, że tam cyk, cyk, cyk i już jest, wiecie, dziurka fajna tutaj, a to nie. Nawet nic nie drgnęło. Bardzo fajny kosmetyk. W Rossmanie możecie wrzucić w niego paluchy, jak macie
możliwość. Tutaj mam też Trio z Anastazji, róże i tutaj używałam sobie te dwa róże, ten nie był ruszony, troszeczkę taki ciemny, to więc jako bronzer mógłby być spokojnie, ale te kolory to są cudowne i naprawdę tak napigmentowane, że tylko trzeba też tak pyk, delikatnie i mamy już odpowiednią porcję, a nawet prawdopodobnie za dużo. Kolejny bronzer z Affectu, też fajna formuła, mocna pigmentacja i też bardzo fajnie się go używało. Mogę z jakiegoś boksa, nie wiem jaki to boks był, ale mam jeden kosmetyk z Affectu do twarzy i jest fajny. Bardzo mi się podoba taka chłodniejsza kolorystyka, super. Tutaj mam rozświetlacz z MAC Soft & Gentle Classic. Dużo osób o nim słyszało, używało. Tarte korektor, jeden z moich ulubionych, mocno krejących, bardzo wygodny pod okiem. Podkład Prolongwear, to jest niby wodoodporny, też bardzo fajny. To jest taki mocno już krejący, naprawdę już to krycie można sobie niezłe zbudować, ale bardziej dla skóry odmieszanej potłustą, bo jest taki no, suchy na twarzy. Tutaj mam rozświetlacz z Anastazji, Peach Fizz, taki piękny złoty, podkreślający opaleniznę. Jak się jesteś opalona, to można sobie zrobić opaleniznę, super. Do bardziej takiego make-upu w brązach, takiego dość ciepłego, jesiennego, no super, to wszystko łączy ze sobą. Ale dla bladziochów to zdecydowanie zbyt ciemna opcja. Podkład Wet n Wild Photo Focus Foundation. Super do mieszania, do złagodzenia tego właśnie pudrowego wykończenia, do rozjaśnienia, bo to jest bardzo jasny kolor. No i takie podkłady cięższe naprawdę potrafi fajnie troszeczkę złagodzić na buźce i taki bardziej naturalny efekt można sobie zafundować. Dalej, co jeszcze użyłam? Użyłam Glam Glue do sypkich cieni, no petarda must have. Tutaj mam jeszcze klej Duo, bo kleiłam rzęsy. Na święto odważyłam się i byłam no, zakochana w jednych rzęskach, ale nigdzie ich teraz nie ma. Jestem wkurzona, bo chciałam je kupić sobie na teraz, żeby tak mieć po prostu i niestety nie mam. No i tak człowiek się napalił, polubił i nie ma. Dalej, co tu jeszcze mam? Mam Duraline Ziglota, to sobie zostawię, bo to się mi przyda do pomady z Inglota, która po prostu tak wysycha, że to jest denerwujące, ale szkoda mi tego produktu wyrzucić, bo jest bardzo fajny, więc sobie to zostawię. Kredka z Eveline. Super, naprawdę bardzo fajna, można sobie przetestować, jak macie możliwość, to polecam, bo jest dość podobna, nie powiem, że trochę, tylko dość podobna do tego cuda z Benefitu, Goof Pro Brown Pencil chyba się nazywa, bardzo podobna. Tu miałam jeszcze z NYXa bazę, spoko. Całkiem niezła, nie powiem nic złego. Tutaj mam z Eveline jeszcze Brow and Go, to jest maskara do brwi, bardzo fajna, tylko potrzebuje trochę czasu, żeby się tak poleżała. Po paru razach, jak ona sobie troszeczkę, wiecie, przyschnie, to jest jeszcze fajniejsza, bo tak to jest zbyt wodnista, ale potem to jest super. Na takie codzienne makijaże to super. Tutaj mamy maskarę też z Eveline, to jest Volumix Fiber Last, to jest maskara, która cudownie nadaje się na dolne rzęsy, super, naprawdę, na takie krótkie rzęsy, które trudniej trochę złapać, bardzo fajną ma szczoteczkę, nie taką bardzo pierzastą, dużą, można sobie z nią poradzić i nawet nie wybrudzić oka i nie zakłuć się. Baza z, co to jest, BK. Bardzo fajna, bardzo ją lubię. To nie jest to co Guerlain, ale też jest bardzo przyjemna w używaniu i nie psuje makijażu. Dla mieszanej skóry daje całkiem fajny efekt. Muszę przyznać, że warto ją sobie przetestować. Dalej, mamy tutaj co jeszcze? Eyeliner z MAC-a. Piękny kolor. Ojej, jakie to jest piękne. Jakie to jest. O, popatrzcie. Masełkowe, cudowne, napigmentowane. No super, bardzo. Ojej, bardzo, bardzo fajna konsystencja. Pomada z Anastazji też bardzo lubię. Muszę przyznać, że jestem z niej bardzo zadowolona i bardzo wydajna i kremowa i napigmentowana i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem nią rozczarowana. Puder mi został tutaj z Giorgio Armani pod oczy.
Ale go nie użyłam, więc ja go sobie jeszcze zostawię. Może użyję go następnym razem, bo jest świetny, bardzo fajny. Ja go użyłam tylko pod oczy. Jest taki bardzo delikatny, bardzo drobno zmielony, milutki i pod oczy nadaje się super. Dla suchej skóry to jest rewelacja. Do ust może tutaj pójdziemy, do tej partii, bo mam tutaj kilka kosmetyków. Kilka użyłam, kilka nie. I zacznę może od Diora. Mam tutaj piękną czerwień od Diora. To jest Dior Addict. Ta seria jest cudowna, naprawdę. Ona jest praktycznie taka jak moje pazurki. I to użyłam raz. Jeszcze ją tam wygrzebię niedługo. Tutaj mam taki olejek do ust, taki błyszczyk Oil Infusion z Sephory. Też są cudowne te kosmetyki. Też jest dużo kolorów, chociaż one nie są takie bardzo wyraziste. Ale mogą podkreślić na przykład jakąś tam szmineczkę. Tutaj mam, tego chyba nie używałam. Jestem prawie pewna, że tego nie używałam. Ten błyszczyk z Eveline, więc sobie go zostawię. Vivid Matte Liquid z Maybelline bardzo lubię. Też ma świetny kolor, taki różowy. Troszeczkę w malinę wpadający. Taki, o, bardzo fajny kolorek, więc odpada już. I Anastazja, którą mam na ustach. Hollywood, tak? Hollywood. Przepiękna, przepiękna, naprawdę, bardzo lubię. Taka fajna szminka. I użyłam ją kilka razy, bo tak się ten kolor spodobał, że po prostu musiałam ją użyć kilka razy. Dalej, mam bronzer też z Anastazji. To jest jakiś podkład w sticku, ale ja to używam jako bronzer. Fajny kolor, ma taki bardzo chłodny. To używam na przemian z Chanel. Też bardzo przyjemnie mi się używało. No i mam tutaj cztery cienie sypkie. I tak, satyna, jeszcze tutaj róża herbaciana. I 24 karaty. Chyba wszystkie użyłam, mi się wydaje. Albo jednego nie użyłam. Już nie pamiętam. Satyna na pewno. Amore na pewno. Róża herbaciana na pewno. 24 karaty. Chyba też. Chyba też. Także cztery odpadają, ale to są takie super rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego Hania więcej ich nie wrzuca do sklepu. Pewnie może sobie się sprzedają, ale dla mnie to są cudowne, to są o niebo lepsze niż z Maka, może porównywalnie nawet takie same, ale ile tańsze i jakie makijaże można z tego wyczarować, no wow, po prostu wow, jestem w tym, w tych cieniach jestem zakochana bardzo, ale niestety nie ma. Mam tu jeszcze jeden korektor z Collection, tu już jest końcóweczka, tu już stopera nawet nie ma, ale jeszcze męczę, jeszcze bardzo nadal lubię i nie wiem, czy są dostępne w Polsce, muszę popatrzeć na Zebra, na Kokolicie, czy mają, bo na pewno będę kupować, bo to jest taki korektor, który warto mieć do zadań specjalnych, pod oko, no świetne ma krycie i ogólnie bardzo dobrze się zachowuje, nie przesuszam bardzo skórę. Mam tutaj jeszcze bazę z marka Jacobsa, ja sobie ją zostawię, bo jej nie użyłam akurat, bo skupiłam się zupełnie na czym innym. A jeszcze kredka jest z Lancome czarna, klasyczna czarna, ją używałam, także ona też wraca. I zostały mi tutaj trzy kosmetyki, które nie były użyte, no gdzieś tam się zaplątały, pod spodem były, a naprawdę widzicie ile tego miałam, no tona po prostu. I zostaje Duraline i zostaje klej, bo może mi się jeszcze zechce kępki kleić, zobaczę, ale naprawdę jestem... Kurczę, pojechałam ostatnio dwa razy do Rossmana i niestety nie było tych rzęs. Były jakieś takie wielkie, takie rzęsiory, ale to nie, to za ciężkie, zbyt duże na moje małe oczka. Dobrze, i co? Teraz wybieramy kolejne kosmetyki na następne tygodnie, ale to już na pewno nie będzie aż taka imponująca ilość jak na ten okres świąteczny. Zaczynamy od podkładu. Pierwsza opcja będzie Anastazja. Tak mi się zatęskniło za nim, więc wyciągam jeden droższy, a drugi będzie trochę tańszy i tak myślę o tym podkładzie. To jest L'Oreal True Match, też bardzo fajny, też trochę jasny, więc będzie fajny do mieszania z makiem i tutaj będzie tyle. Jeśli chodzi o korektor, jest to taka grupa kosmetyków, akurat tutaj nie mam parcia na żaden z nich, nie mam pomysłu, który by mi teraz pasował, który bym chciała, więc wezmę najstarszy, to jest ten z Clarins, on będzie denkowany w projekcie Zero, tuż po Sephorze, bo tam już jest końcóweczka, jest to korektor z pędzelkiem, bardzo taki delikatny kolor cielisty, nic do rozjaśnienia i na tą chwilę będzie to jedyny korektor, który wezmę z tej grupy.
Teraz czas na bazę i mam dwie matujące, dwie takie nawilżające i ta już była, te na razie mi są niepotrzebne, więc wezmę tą z Bobbi Brown. Jest to baza, która u mnie działa trochę jak stare małżeństwo. Raz się lubimy, raz się nie lubimy. Ostatnim czasem akurat jest trochę lepiej, więc poużywam ją troszeczkę w najbliższym czasie. Mam tutaj dwa rozświetlacze w płynie, ten już był, tego jeszcze nie używałam, to jest Next Born to Glow i naprawdę daje piękną tafę, taką lekko różową, no przecudowny kolor, popatrzcie jak to odbija światło, niezła tafla. I mam tutaj też taki róż w żelu z Sephory, on jest taki bardzo trudny do użycia, żeby to ładnie wyglądało, bardzo plamiasto wychodzi na twarzy i bardzo mocno brudzi buzię, to znaczy jak już nałożymy raz, to potem nie rozblendujemy tego, więc te dwa kosmetyki chciałabym użyć teraz i sprawdzić, czy nadal potrafię jeszcze to okiełznać na mojej twarzy, bo czasem bywało różnie. Już trochę tego zużyłam, jak widzicie, już jedna trzecia za mną, więc te dwa kosmetyki dołączą do kolekcji. Teraz pudry i muszę przyznać, że mam tutaj dwa z MAC-a. One nie są moje ulubione, ale pasuje je też zużyć. Dla mnie one są zbyt pudrowe na twarzy, więc chyba zdecyduję się na ten, bo tego dawno nie używałam. Nazywa się Studio Care Blend, chyba tak to się nazywa, więc ten na razie będę używać, ale pod oczy mam już też inny z Armaniego, więc na buzie może być coś bardziej matującego. Teraz rozświetlacze i kuszą mnie bardzo te z Wet n Wild, bo są naprawdę bardzo wyjątkowe, ale może wezmę ten z Lovely, nie wiem czy Wy macie jeszcze, ale to jest za grosze, naprawdę na wyprzedaży za piątaka można wyhaczyć, czy tam 7 zł, ale efekt daje naprawdę świetny. I można go porównywać z tymi bardzo drogimi rozświetlaczami Hicior parę lat wstecz i kupiłam w wyprzedaży w Rossmanie za grosze i jestem z niego bardzo zadowolona. I teraz bronzery. Wiecie co? Mam na oku dwa, które dawno nie używałam i które mogą się mi przydać. I mam na myśli na przykład ten z Lovely, który jest taki dość chłodny, bardzo pudrowy, nawet suchy w swojej konsystencji, ale efekt daje całkiem fajnie na buzi. Więc wezmę sobie ten i do pary do tego wezmę sobie coś połyskującego, co będzie świetnym toperem. Jest to Revolution, wypiekany rozświetlacz, ale jest naprawdę przepiękny. To już taki dziadziuś w mojej kolekcji. Widzicie opakowanie, już mi się rozwaliło z mojej winy, przyznaję się, który ma takie bardzo ładne wykończenie i pewnie to jest produkt niedostępny, ale na pewno był wart zakupu, a nie był drogi, bo chyba myślę, że funta za niego zapłaciłam na wyprzedaży, może dwa. Róże i tutaj mam na oku dwa, ale wybiorę jeden, ponieważ chcę nadal denkować ten, który mam w projekcie Zero i myślałam o tym, o Herwanie, który wygląda tak, przepiękny jest, naprawdę jak się zmiesza te kolory, to bardzo fajny kolor wychodzi i ten mam na myśli, właśnie ten Dandelion jest cudowny, przepiękny, już trochę go używam jak widać i daje taki bardzo delikatny efekt, taki lekko połyskujący, bardzo lekkie takie satynowe wykończenie i chyba ten wezmę, ponieważ jest zupełnie inny od tego, który mam w projekcie Zero, więc ten na razie nie będą mi potrzebne, a następnym razem pewnie wybiorę Herwanę, czyli ten. I mam tutaj przedostatni zestaw kosmetyków. Mam tutaj eyeliner czarny, biorę go, bo może mi się przydać. Miałam wcześniej brązowy i jest super. Ten czarny też jest niczego sobie. Mam dwie bazy. Wezmę sobie tą z Vibo, bo dawno jej nie używałam, a ona nie jest taka najfajniejsza, ale pasuje ją też trochę poużywać, także ten wraca z powrotem. Mam tutaj produkty do brwi i wezmę sobie na pewno jakąś pomadę i myślałam o tym kosmetyku z Vibo, to jest przy współpracy z Katosu, całkiem fajne to było. I jeszcze jakiś żel do brwi, może ten, to jest Miss Sport i zobaczymy jak to działa, bo nawet szczerze mówiąc nie pamiętam. I jeszcze mi zostały tutaj maskary, mam trzy, jedna z Miss Sporty, Deborah już miałam, ten z L'Oreal jest wodoodporny, bardzo go nie lubię i chyba go po prostu wyrzucę, bo do tego mi zajmuje miejsce i nie jest to jakiś super efekt, wart tego, aby potem męczyć się przy zmywaniu. No i teraz chciałabym wziąć ten kosmetyk, to jest kosmetyk, który ma bardzo fajną szczoteczkę, taką klasyczną, która może się świetnie sprawdzić przy
Przy dojechaniu właśnie do samej skóry, przy wewnętrznym kąciku, bo tam najczęściej lubię się uciapać. Także ta maskara będzie na kolejne kilka razy. Przedostatnia grupa to będą cienie do powiek i chciałabym wziąć jakąś paletę z Eveline, ponieważ to są naprawdę świetne cienie i może ta, taka bardzo ciepła, fajna kolorystyka, bardzo moja, będzie pasować do tej z Urban Decay, także zobaczymy, albo ta, albo, o, ta też jest świetna, ta jest chyba jeszcze nawet lepsza, jest, o, może w tą stronę, super, chyba wezmę tą, chyba to jest Charming Mokka, że dobrze wymawiam, także tą paletkę sobie wezmę i jeszcze jedną chciałam, tylko nie wiem, gdzie ona jest, muszę sobie ją poszukać. To była z Juvia's Place, ona miała piękny zielony miętowy kolor i ta mięta mi tak nędzi, chyba to będzie gdzieś tutaj, tylko czy to było to? Nie, to nie była ta, to będzie ta druga tutaj, o, mam cię. I mam już paletę i to jest ta The Dose by Juvia's, o ile dobrze wypowiadam. I tutaj ma przepiękny zielony kolor, którego bałam się okropnie, ale popatrzcie, jak on pięknie wygląda. Przecudownie, naprawdę przecudownie. Także to są dwie palety, które sobie wybieram z tych wszystkich i będą gościć razem z tą z Urban Decay na moich oczach w najbliższym czasie. I ostatnie pudełeczko to są kosmetyki do ust. Mam kilka tam. Więc tutaj nie będę szaleć, wezmę tylko jakiś jeden kolor, jeden jedyny, który będzie czym? Będzie błyszczykiem, będzie chyba błyszczykiem, chyba błyszczyk się mi przyda. Mam tutaj dandelion, akurat będzie mi tu pasował świetnie do różu. Fajny taki bardzo delikatny, nudowy kolorek, więc to jest ostatni kosmetyk, który biorę do kolekcji. I to wszystko. Mam nadzieję, że był odcinek ciekawy, że czekacie na następny, bo ja naprawdę wkręciłam się na maksa. Dajcie znać, czy lubicie te kosmetyki, macie, a może się pozbyłyście, bo Wam nie pasują. Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie z Wami poczatuję. I to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Pa!